tym, ja jestem już po tym nabożeństwie. Następnego dnia dzwoni do mnie kobieta z kościoła i mówi: siostro, ja nie byłam na nabożeństwie, ale ja chcę błogosławić Ciebie na misję. Ja nic nie mam, ale Duch Święty mnie tak pobudził, to co mam, to mój złoty pierścionek. Ja chcę Ci tak dać. Ja mówię: siostro, ja nie mogę tego wziąć. Ja mówię: siostro, ja błagam Cię. Ja wiem, że to jest Bóg. Moi drodzy, chcę Wam powiedzieć, że po wielu latach, kiedy przyjechałam, Bóg poruszył moje serce i pierścionek, który dostałam od mojej mamy, który bardzo dla mnie dużo znaczył na 18 godziny, dałam tej kobiecie, która nadal wierna służy Bogu i tym, co ostatnio daje na misję. Moi drodzy, misja to jest coś, co nie jest tylko czymś duchowym, ale żebyś Ty mógł pracować, słuchajcie, to Ty potrzebujesz włożyć, potrzebujesz mieć finanse. Moi drodzy, i Kościół zgodnie ze Słowem Bożym też ponosi za to odpowiedzialność. Dlaczego są potrzebne dziesięciny? Dlaczego są potrzebne ofiary, moi drodzy? Amen. Żeby umożliwić pracę Bożym ludziom w Kościele, żeby oni Ciebie wyposażyli, tak, do tej pracy. Ale też, żeby dać im pieniądze na wyjazd. Amen. Moi drodzy, to Kościół ponosi odpowiedzialność za to. W związku z tym, kiedy ja patrzę, otwórzmy sobie ten fragment, mi przychodzi pierwsza księga królewska, kiedy Bóg powiedział do Eliasza, żeby szedł nad potok Kerit. Tam była pustynia, słuchajcie, tam była susza, ale ten potok jedynie był, słuchajcie, mówi: kruki będą Ciebie żywić, będę Ci przynosić pożywienie, a z tego potoku będziesz pił, bo ja im nakazałam, żeby oni Ciebie żywili. Słuchaj, to jest niesamowite. Bóg nakazuje nawet ptakom, żeby Ciebie żywić, jeżeli Bóg Cię naprawdę posyła. To mówisz: ja idę do takiego miejsca, taki biedny kraj, słuchajcie. Taka Afryka, słuchajcie, takie kraje azjatyckie i tak dalej. Tam nic nie ma, jak to będzie? Słuchajcie, nie znam języka, wiele jest pytań, dylematów. Z dobrą rzeczą uczyć się, kiedy przyjedziesz na dane pole misyjne języka, żeby się móc porozumieć. Ale Bóg Cię zawsze wspomoże. Poszedł i postąpił według słowa Pana, nie zastanawiał się. Nie patrzył logicznie, nie myślał, tylko przez wiarę. I zamieszkał nad potokiem Kery, który wpływa od wschodu do Jordanu. 17 rozdział czytam teraz, 5 werset. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Lecz po pewnym czasie potok wysechł, nie było deszczu i Bóg mówi: idź do wdowy Sarepcie, a tam też się, słuchajcie, co? Susza. Ostatnie powiedziałem jej, żeby Tobie dała. Idź do niej, bo ja Ciebie posyłam. Czy Bóg nie uczynił cudownego pomnożenia, moi drodzy? Dlaczego ja Wam mówię ten fragment? Nie bój się, jeżeli Bóg do Ciebie mówi, oddawać, dzielić się ostatnim. Amen. Dlatego, że jest posłuszeństwo dla głosu Pana. Kiedy Ty patrzysz na te fragmenty, Ty widzisz cudowne zaopatrzenie, które przychodzi do Eliasza i ponadnaturalne zaopatrzenie, które przychodzi do posłusznej wdowy Sarepty, która słucha się Boga. Cudowne pomnożenie, ale jest doprowadzona przez wiarę do tak zwanej krańcowej sytuacji, co jest próbowana w wierze. Amen. I kiedy my wygramy tą bitwę, moi drodzy, Bóg może dać nam większy autorytet w wierze. A jeżeli tą bitwę przegrasz, to będziesz musiał następny raz podejść do tej samej bitwy. Taka jest zasada. Dlaczego Bóg, co pastor dzisiaj powiedział, to jest łaska, chcę, żebyś dał, miałem uczuć. Ale jedną rzecz mi Bóg jeszcze powiedział, żeby pokazać Tobie Jego miłość. Dlatego, że kiedy w sytuacji niemożliwej On uruchamia swoje działanie, amen, Ty możesz widzieć Jego potęgę i wielkość i możesz Bogu oddać za kiedy ludzkie siły i możliwości się kończą. Moi drodzy, a więc On chce pokazać. Dlatego wy, Filipianie, 4 rozdział 15-16, wiem, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu, bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysłaliście dla mnie za pomogę. Nie, żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który kropficie będzie zaliczony na wasze dobro. A więc ja oczekuję, że to wszystko będzie zaliczone na wasze dobro.
Pamiętam, kiedyś jeden pastor powiedział do tej osoby, która mówi, Bóg mi powiedział, że mam jechać do Peru, do Stanów Zjednoczonych, jest master business pastor, a jeżeli Bóg ci powiedział do Peru, no to to znaczy, że masz jechać do Peru. Ona mówi, ale ja nie mam finansów. Ja mówię, Bóg mówi, no to jeżeli rzeczywiście Bóg ci powiedział, to sprzedaj to, co masz i jedź. I wiecie co, żona w desperacji sprzedała swój samochód i wszystkie rzeczy, meble, które ona miała. I zapłaciła za bilet i pojechała. I kiedy pastor zobaczył jej desperację i owoce jej pracy, który od razu Bóg się przyznawał na misji, słuchajcie, ten kościół 2 razy w miesiącu zbiera dla niego na tej misji. Amen. Bóg czasami próbuje ciebie, że ty dajesz to, co możesz, sam od siebie, moi drodzy. Wykładasz swoje finanse kosztem innych rzeczy, które chcesz zaspokoić. Dlatego, że Chrystus jest dla ciebie ważniejszy. I miłość do człowieka bliźniego jest dla ciebie ważniejsza. Moi drodzy, kiedy Bóg widzi taką postawę serca, On stanie za tobą. I kiedy ja widzę, patrzę na ten zespół, jacy ludzie byli ze sobą posyłani. Tu nauczyciel drąży palcem w brzuchu, wszystko chce, słuchajcie, po prosty sposób, wszystko chce szczegółowo, słuchajcie. I taki prorok, słuchajcie, który jest wizjonerem, który jest niecierpliwy, który ciągle jest nieusatysfakcjonowany, który ciągle idzie do przodu, słuchajcie, takie zespoły. Ale oni, współpracując razem ze sobą, słuchajcie, i dążąc do wspólnego celu w Jezusie Chrystusie, oni mogli razem ze sobą pracować. Bo sam Bóg w tym celu ich łączył, moi drodzy, i oni usługiwali. Więc, moi drodzy, kiedy razem usługiwano i puścili, to potem Bóg posyłał. Działy się rzeczy naturalne. Moi drodzy, Bóg kocha zespoły. Jeżeli można powiedzieć, że On jest sam przykładem zespołu, my widzimy, jak wspaniale współdziałają ze sobą Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. My widzimy kompletną zależność od Ojca. Ile razy Jezus powiedział, ja nic nie zrobię, jeżeli Ojciec mnie o tym nie powie. On uwielbia cały czas Duch Święty, Jezusa i Ojca. On nie kieruje uwagi na siebie. Wiecie, kiedy ty umierasz, dla dumy, dla pychy, dla egoizmu, słuchajcie, dla swoich racji. Umierasz po prostu dla siebie, dla swojego ego. Coś pięknego zaczyna się w twoim życiu dziać. Ty zaczynasz widzieć, że praca zespołowa, ona przynosi ci wielką radość. Ty zaczynasz widzieć potrzebę pracy zespołowej. Ty nawet zaczynasz widzieć, że ty się źle czujesz bez pracy w grupie. Ty zaczynasz widzieć profity, które idą za pracą w grupie, że ten dzieli się tym darem, tamtym darem, ten słowem mądrości, a ten świadectwem, a ten, rozumiesz, stoi w stawiennictwie za tobą. Ty widzisz, co niesamowitego się dzieje. Kiedy ja na przykład widzę, kiedy ja jeżdżę do kościołów czasami, a na modlitwę zawsze jeżdżę, moi drodzy, zespołem, ja widzę, jak Bóg w ponadnaturalny sposób używa każdego i ja się cieszę. Bo to jest coś niesamowitego widzieć, jak ten autorytet jest budowany w twoim życiu poprzez rozwijanie relacji z ludźmi. To jest niesamowite. A więc to nie jest ważne, że jest różnorodność i odmienność. Bóg to wszystko jest w stanie poskładać. Ale duch Amalekita i Antychrysta, co nie jest dzisiaj tematem modlitwy, nauczania, jest tym, który przeciwstawia się wysyłaniu. Moi drodzy, posyłaniu. Przeciwstawia się wizji wysyłającego kościoła. A więc wielkie posłanie w języku greckim, commission, słowo kom oznacza razem, wspólnie, wespół, a drugi człon mission, wypełnić zadanie będące pod czyimś dowództwem. A więc kiedy ty jedziesz na misję, zawsze jest głowa jedna. Nie ma dwóch głów. Zawsze ty musisz się poddać w tej drużynie pod kogoś. Ja pamiętam świadectwo brata Tomczyńskiego, jak myśmy rozmawiali właśnie na obozie i on powiedział do mnie, bo wiesz, jak ja pojechałem z siostrą na misję do Afryki, to ja byłem w zespole i ja się jej poddałem. Ona nie jest pastorem, ale ona przywodziła do zboru posłana tą misją i on jej się poddał. Wiecie, co to znaczy? Zrozumienie Bożych zasad. Dlatego, że jest zawsze jedna głowa prowadząca zespół, zawsze jest jedna głowa prowadząca kościół i nie ma potworów, moi drodzy. A więc Bóg chce dosięgnąć wszystkich. Bóg chce to ziarno, które posiał w ciebie, żebyś ty siał do ludzkich